decyzja Rady Miasta Żyrardowa wzbudziła spore kontrowersje. Podniosły się też głosy sprzeciwu. Wzbudziła spore kontrowersje nie tylko w Żyrardowie, ale tak naprawdę w całej Polsce, bo generał Fildorf Nil to jest bohater dla wszystkich Polaków i dzisiaj jest naprawdę przykre, że trzeba tłumaczyć, że to są bohaterowie i walczyć z tą propagandą PRL-owską też w wolnej Polsce. Ja powiem, dlaczego to jest bardzo ważne, żeby bronić naszych narodowych bohaterów. Powiem o czymś, co jest dzisiaj tak mało popularne, ale powiem o prawdzie, bo oni walczyli o wolność, walczyli o niepodległość, ale walczyli głównie o prawdę. O prawdę o człowieku, o narodzie, o wspólnocie, bo po roku 45 widzieli, że Polska zostaje wprowadzana w nowy totalitaryzm i widzieli tą nieprawdę, która wtedy została szerzona. I dlaczego my musimy ich bronić? Że po 89 roku niestety nasza wspólnota narodowa też dalej przez środowiska takie PRL-owskie, postkomunistyczne, jak to mówimy, trzecią RP, była budowana dalej na nieprawdzie. I ja pamiętam, jak organizowałem sam w okręgu toruńskim, z którego pochodzę 10 lat temu, w ramach takiej akcji Przywracamy Pamięć i Tożsamość, pokazywałem bohaterów naszych polskich narodowych. Właśnie mówiliśmy o Nilu, mówiliśmy o Ince. To wówczas to była wiedza zupełnie jakby tajemna. Moje pokolenie nie uczyło się tego w szkole, także żeby zbudować silną Polskę, naszą silną tożsamość narodową, wspólnotę narodową, musimy budować na prawdzie. Finalnie nazwa ulicy została. Finalnie nazwa ulicy została. Ja się bardzo cieszę. Czyli to pokazuje, że taki sprzeciw, reakcja obywateli skutkuje i tak powinniśmy robić. Przykre jest to, że musimy walczyć o osoby, które oddały życie, które były torturowane. Generał Nil, on był przetrzymywany w obozach pracy, później torturowany, skazany. Sąd wolnej Polsce go uniewinnił i przykro jest to, że dzisiaj jeszcze trzeba tłumaczyć, że to byli bohaterowie, ale róbmy to, walczmy o prawdę, walczmy o Polskę, a wtedy będziemy silnym, godnym narodem. I słowa, którzy często powtarzają kombatanci, Bóg, honor, ojczyzna, nadal są i powinny być aktualne. No właśnie, przypomnijmy, generał Fildorf Nil walczył o wolną Polskę, walczył również w AK, a po wojnie w sfingowanym procesie został skazany po śmierci. Już po śmierci został odznaczony Orderem Orła Białego i wciąż patronuje Żyrardowskiej ulicy.